przechodzimy do kolejnej misji. Już prawie jesteśmy na półmetku. Może powiedzieć, może nie tyle na półmetku, co końcówce tej całej serii. Jeżeli to też uwinę się szybko, to oznacza tylko jedno, że tą grę można oficjalnie zakończyć. Leci. Czyli gramy teraz czołgami? Dobra, lecimy. Z tym kopcem. Enemy tanks across the stream! O tak. Dobra, więc czołgów nie będzie, co? O, tak. Dobra, kombracia, zaczekajcie na mnie. Czy wiesz, raz tak trochę czołgi nie lecę. Bracia. A wcześniej nie miałem okazji. W ogóle jeździć czołgiem, to jest tak pod koniec. Najciekawiej, że tam są te czołgi. Machine gun is ultimately fireproof. Co? Czekajcie, czy co? No dobra, to czekam. Jeszcze jedno. To bardzo dobrze.
Dobrze, że automat to robi, a nie jeszcze przed oczami przyskać. Chyba, bo mieliście być tak przygnieceni przez drzewnicę, czy jak? Chyba światło słoneczne. O kurwa. Jebłyśmy. Znowu będziemy oczywiście jeździć na czołgie. No. Do mniejaszki i będziecie chyba kończyli ze swoje przygody. I naro. Robię te kolejne czołgi. No, udało się. To poszło nawet całkiem gładko. Coś czuję, że jeszcze dziś skończymy tą grę. Więc to będzie już naprawdę ostatnia misja, która naprawdę sprawi, że cała seria zostanie zwieńczona ostatecznie. I przy okazji zapraszam Cię na playlistę, gdzie możecie zobaczyć całość i oczywiście wkrótce recenzja klasyki FPS-ów, jakim jest klasyczne Call of Duty. Czy warto kupować remaster? No, powiem szczerze, że tak nawet. Tak, dalej oczywiście gram. Czołgi stali, więc to widać, że misje już pójdą do tego ładnego.
kurczowy. Okej, nie zauważyłem tego typa. W tym pierdolonym gruzowisku. Przez to, że jedziemy z leczonkiem po czystym zawisku. No dobra, już jestem. Okej. Zajęliśmy trochę czołgów, o! Jeszcze kurwa jeden! What the fuck? Dobra, mamy go! Szkoda tego, że odchciałem. Ej, no weźcie się. Jestem zawsze na przegranych pozycji. Ej! To sterowanie czołgiem. Chyba najgorsze. Ej! What the fuck? Dobra już. Zbywać ci kurwa! To zjebać ci. Tobie też. Oh!
Ostatnia misja, nie no kurwa. No dobra, jeszcze maki, cięć będzie trochę. No dobra, już jestem. A tak, coś czuję, że... Aj, kolej. Zaczynam powoli. O kurwa! Nie lubię czołgów! No dobra, już. Nie lubię tych. Czołgów, to strasznie. Czołgu. W sumie ledwo żyję. Ale ładne, że przeżyliśmy. Jeszcze ta ostatnia. To jest to? To jest niżej, a przy tym mieć. Chciałbym skoczyć z tego czołgu, czy jak? A, to to jest. To jest. A nie, to już nie byliśmy taką. Co mi się wydaje, że to jest to, tak? To jest tu. A. That's the wrong way. Ar, ej, to skąd to? To jest do rozwalenia, się wydaje. No, to. Okej, udało nam się. The Glorious Liberation. No, Victory Banner. Czyli udało nam się skończyć całość, powiem szczerze. Since June of 1944, the Allies have made enormous advances through Europe, sweeping through much of France, Belgium, and Holland, almost to the banks of the Rhine. Love Rider. Much of their success must be credited to the Russians, who have done that.
during the winter of 1943 destroyed many of the Germans' best panzer divisions. On the Eastern Front, the Russians have continued to push the Germans back through Russia and much of Poland, and will soon be on the banks of the Oder River and the border of Germany. The situation for the Germans has grown desperate. Allied bombers have reduced many major German cities to rubble. The German Air Force, the Luftwaffe, is a mere shadow of the power it once was, and can do little to stop the bombers, much less fight the Allied armies. The Kriegsmarine, the German Navy, is mostly sunk, its U-boats destroyed, and its sailors pressed into the army. However, the enemy refuses to surrender. Unable to stop the Allied advance, Hitler has turned to vengeance weapons, the V-1, and now the V-2 rockets. These rockets, although some of the most advanced weapons of the war, are too inaccurate to hit military targets. Instead, they are being used to terrorize London. No to co teraz jest jeszcze? Okej, czy to będzie jeszcze kolejna misja, czy to już faktycznie koniec gry? Gentlemen, we fought a whole bunch of these, so I know you know what to do. But it move quickly, gather your buddies, don't bunch up. For heaven's sake, don't stop till we reach those bunkers. Not there! Watch out for those mines! Nie, czy to nie jest dodatek już? Ale dobra, zrobię to tak, że tą misję zostawimy sobie na najprawdopodobniej następny raz, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.